Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, mamy pogodę, jaką mamy. Pana deszcz, jest szaro, smutno, ale mam nadzieję, że moja audycja podniesie państwu humor, poziom testosterona, u naszych ukochanych pani, o których przecież dobro walczymy w formie aktywności w mojej partii, już niedługo politycznej Polska Partia Przyjaciół Kobiet, że podniesie się estrogę, żeby panie były bardziej takie seksowne, no chociaż panie chcą teraz rządzić, to nie, no to tym, które chcą rządzić facetami, życzę wyższego poziomu testosteronu, a tym, które naprawdę chcą rządzić facetami za pomocą wzbudzania w nich pożądania, tak jak to było od wieków, życzę im większego poziomu estrogenu, chociaż od razu się ktoś, wiem, że przyczepi, że coś na pewno powiedziałem, a to, że to taki poziom hormonu, a że to taki wpływa, że, że o tym nie wspomniałem i tak dalej, i tak dalej. Sami endokrynolodzy kłócą się ze sobą, jeśli chodzi o mówienie o takich hormonach. Ale mniejsza z tym. Mm, chciałbym powiedzieć o survivalu. Survival jest sztuką przygotowania się na wojnę, na różne zamieszki, na powstanie, na klęski żywiołowe. Przede wszystkim na czas, gdy ludzie wychodzą na ulicę i są rozruchy, gdy nie ma prądu, gdy nie ma e, normalnego jakby zaopatrzenia w sklepach, czyli nie można sobie kupić jedzenia, nie można kupić leków, suplementów i człowiek jest wtedy, za przeproszeniem, w czarnej dupie. Chociaż to będzie trzeba zmienić, bo to trochę rasistowskie. Dlaczego w czarnej dupie, a nie w białej na przykład, albo w czerwonej na przykład dupie, pryszczatej. Więc, szanowni państwo, survival takim dużym skrócie to jest przygotowanie się na czas, kiedy nie możemy mieć dostępu do tego, co umożliwia nam przeżycie, i przetrwanie, a także normalne funkcjonowanie. Survival dla wielu ludzi, wielu ludzi mówi, że survival to jest w Polsce. Za pensja ja się z nimi w 100% zgadzam, bo ja ten survival przechodziłem wiele lat. Można jeszcze powiedzieć, że są ludzie, którzy, na przykład, są samotni i, na przykład, jest samotny człowiek, który nie ma rodziny. Który nie ma jakichś tam przyjaciół, mógłby kogoś poprosić, na przykład sąsiada, ale się krępuje, czy wstydzi. To taki człowiek w przypadku na przykład bardzo silnej grypy. No, ma duży problem, bo nie może sam wyjść, musiałby się kogoś prosić, więc taki człowiek powinien mieć prowiant na dwa tygodnie, co najmniej, plus jakieś leki przede wszystkim antybiotyki, dwa rodzaje na 10 dni tak na 7 dni augmentin jakiś i coś jeszcze dodatkowego. Dużo ludzi akceptuje ten Augmentin, po innych antybiotykach są różne reakcje alergiczne, biegunki, ludzie źle to znoszą. No, trzeba po prostu wiedzieć, jaki antybiotyk tolerujemy i taki podwójny zapas na pewno antybiotyku mieć dla jednej osoby. Na pewno jakieś środki przeciwbólowe, bo pamiętam jak byłem w Warszawie 4 czy 5 lat temu, Mój tata był kolejny raz w szpitalu i no nie chciałem go tam samego zostawiać, więc codziennie przychodziłem na godzinę, półtorej. I ostatniego dnia już się kiepsko czułem, go odwiozłem do domu, natomiast już następnego dnia byłem chory. Przy czym ból gardła i zatok miałem tak straszny, że nie pomagały końskiej ilości bupromu. I dwa razy jechałem do apteki, złe leki kupiłem, byłem półprzytomny, lało mi się z nosa, łzy z oczu, to była zima. I wyobraźcie sobie, że wstyd przyznać, ale rano do mamy zadzwoniłem, i matka mi tam jakiś lek kupiła, bo już po prostu nie dawałem rady. Znaczy, to było raz nie, to było raz przy grypie, to jakoś sam dojechałem, ale to było bardzo ryzykowne, bo prawie nie widziałem drogi. A raz właśnie zadzwoniłem po mamę, jak miałem bardzo silne zatrucie pokarmowe, wymioty, biegunka. Też byłem właśnie w szpitalu ojca. Za każdym razem jak jestem w szpitalu ojca, to za każdym razem ciężko chorowałem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No maseczki nie miałem. Wiadomo, w szpitalu, są różne mikroby. Ja raczej mam słabą odporność. I Chyba 8 kilo czy 7 kilo mniej ważyłem. Coś strasznego było. Nie miałem siły już w ogóle stawać z łóżka. Nie miałem siły. Znaczy, w ogóle nie mogłem pić nic, natychmiast zwracałem. I oczywiście leki przeciwwymiotne nie są zbyt dobre, dlatego że no, człowiek po coś wymiotuje, organizm wyrzuca wyrzuca coś z organizmu, toksynę. Natomiast no, jeśli to już zagraża życiu, człowiek nie może nic pić, jest odwodniony, to wtedy trzeba przerwać te wymioty, to już jest nienaturalne. I dostałem jakiś lek, już nie pamiętam i na biegunkę, i na wymioty. I pamiętam tę niesamowitą ulgę, jak mogłem wypić szklankę herbaty z cukrem, i zasnąłem na kilka godzin bez wymiotów, bez biegunki. To było coś tak cudownego. Jak człowiek jest nieszczęśliwy, to nawet chwila ulgi i to wcale nie jest stan szczęścia, wydaje się wielkim szczęściem. Wtedy musia, musiałem mamę poprosić. No ale co by było, gdyby na przykład, gdybym nie miał mamy po albo mama byłaby chora czy niesprawna? No nie wiem, co by było. No, nie wiem, naprawdę nie wiem. Musiałbym dzwonić do szpitala, żeby po mnie przyjechali. Ja bardzo się wstydzę takich rzeczy. I... Tak więc bardzo bardzo mocno odpłaciłem mamie za to. Dostała bardzo fajne prezenty za kilka tysięcy, no ale nieważne, część zwróciła, jak to moja mama, jakieś tam kupiła mi torebki zwyczajne i tak dalej, ale części się nie udało, potem już kupowałem takie prezenty, żeby nie mogła zwrócić, bo ona uważała, że no po co kupuje, no, lepiej oszczędzać, tak? Tak więc sam się znalazłem wiele razy w sytuacji, kiedy potrzebowałem pomocy i no, kiedyś przyjdzie taka chwila, żeby sam i no niestety przez IBS ja na przykład no nie mam przyjaciół no bo trudno utrzymywać no mam jakiś przez telefon no ale to jak człowiek no, no różnie to bywa tak no mo może teraz już troszkę brzydko mówię bo faktycznie jak było trzeba jechać do sądu to mnie ludzie nie opuści jestem PN, że jakbym odzwonił z 10 20 osób to chociażby jedna przyjechała jakieś leki mi załatwiła no natomiast ja się bardzo nie lubię prosić dlatego właśnie Czasami może być sytuacja, że masz się kogo prosić, ale ta osoba też potrzebuje takich zasobów, więc może być problem. No Ktoś ma chore dziecko, a ty masz antybiotyk, to no musisz oddać, tak więc. Dlatego mądrzy ludzie mają zapasy. Głupi ludzie, tak jak ja pokazałem zapasy, jak się zaczęła jakaś tam, było, że coś w sklepach będzie zaczynał się koronawirus, wylała, wylało się może hejtu, ludzie się boją takich rzeczy, ale przecież zapasy ja kupowałem nawet, jak tego covid nie było. Bo, taka jest zasada, że powinieneś mieć na dwa tygodnie co najmniej wodę, leki, jakieś suplementy, jakieś podstawowe jedzenie, na pewno jakieś oświetlenie. No, problemem jest ocieplenie w, w zimę. No, to ubrania tak zostają. No, to już są takie bardziej zaawansowane rozwiązania. Zapraszam na nasze forum, bracia Samcepel jest cały o Survival, można sobie poczytać. Więc to jest Survival aktywny. No, dbamy o siebie. I buprą, panadol, to co. Pamiętamy, że przy panadolu jest olbrzymia liczba zgonów co roku. Panadol w nadmiarze e, niszczy wątrobę. E, w ogóle te leki bez recepty są bardzo niszczące. Trzeba wiedzieć, jaką dawkę można zażyć. I buprą, panadol, antybiotyki, e, leki na gardło, takie są ostre, e, które są przeciwbólowe. One nie są zdrowe, no ale jak człowiek nie może wytrzymać z bólu i płacze z bólu, to. To, to w ogóle nie ma co gadać, tylko warto sobie coś takiego wziąć, żeby oszczędzić sobie przykrych doznań. Woda, przede wszystkim leki przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe. No, jest parę rzeczy, to opisują znacznie lepsi ode mnie w tym temacie ludzie, no, chociażby w dziale Survivalu nas na forum. Proszę sobie poczytać. Są też w całym internecie informacje o tym, jak takie zabezpieczenia zrobić, przede wszystkim latarki gdy jest blackout, który jest w Polsce bardzo możliwy, ponieważ no, nie inwestuje się w sieci przesyłowe prądu, może nie być prądu na przykład przez tydzień, no, latarki dają nam oświetlenie w nocy, możemy sobie coś zrobić, możemy gdzieś pójść no, dają nam wolność więc ja proponuję latarki na dynamo, między 2-3 są takie chińskie po 3 złote sprzedawane warto ich 10 sobie kupić w każdym pomieszczeniu mieć jedno, to się może w każdej chwili zepsuć, one dają mało światła, ale się trochę rusza Ręką, taką rękojeścią to 30 zł, plus przesyłka kurierem 12 zł to jest 42 zł, a mamy 10 zabezpieczonych latarek i dwie zwykłe latarki na baterie. Najlepiej na baterie, na baterie AA, czyli te grubsze paluszki, i AAA, czy te najcieńsze paluszki. R20 są dużo mniej popularne, natomiast paluszki są dostępne w każdym kiosku, w każdej biedronce, sklepie, więc proszę kupować na te dwa rodzaje baterii latarki. Ze dwie latarki. Zapas 20-30 takich baterii, kilka powerbanków do ładowania telefonu. Telefon to jest łączność internetowa, jeśli będzie, łączność zwykła, jeśli będzie. A także na smartfonie możemy po prostu wiedzieć, kiedy będą działały te sieci, mając go włączony na jakimś trybie energooszczędnym. Chociaż pamiętajmy, że jak telefon szuka sieci, to strasznie mocno nadajnik pracuje, wtedy momentalnie ta bateria schodzi, ale można włączać kilka razy na dobę i. Na parę minut sprawdzać, sprawdzać, co się dzieje i go wyłączać. Więc kilka powerbanków są jakieś tanie Xiaomi, jakieś inne. Po 20 tysięcy mH mają pojemność. Wystarczy 3, 4, 5 takich powerbanków sobie kupić plus kable, oczywiście. I to powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o ciepło, to jest temat, już jak mówiłem, bardzo skomplikowany, więc to jest aktywne. Aktywne dbanie. Warto mieć gaz obrony. Ja polecam tylko gazy firmy Fox, bo są najmocniejsze. Nie kupować słabych gazów, bo tylko rozjuszymy napastnika, który może być po narkotykach albo alkoholu, a po foksach to rzadko kto jest w stanie cokolwiek zrobić. Są ludzie odporni, ale ja nie widziałem na, chyba na YouTubie, niech mnie ktoś po, poinformuje, jeśli się mylę, ale żeby ktoś robił eksperymenty z foksem, bo te najmocniejsze foksy są tak silne, że poza tym są jeszcze gazy na niedźwiedzie, o dużej koncentracji różnych środków, no, trzeba mieć coś do obrony. Ja preferuję gaz, bo nie robi krzywdy trwałej napastnikowi. Pałka teleskopowa, no tam można mieć y, trochę noży, kupić. Po 20 parę złotych są noże, o, na przykład, Mora Kniś, na przykład. Po 20 parę złotych były kiedyś promocje na MilitaryAppel, można też kupić na Allegro. Więc warto mieć coś pokroić, czy coś, y, wiadomo. Y, no i to tyle. I to jest aktywne, jakby takie no, dbanie o siebie, tak? To nie jest żaden survival, no to jest po prostu przewidywanie. Na 2-3 tygodnie warto w domu mieć nawet jakąś gazową kuchenkę, no, no żeby coś ogrzać, yy, przygrzać sobie jakąś zupę y, ciepło makaron sobie ugotować, tak? Wrzucić coś do tego makaronu, no. Nie jest to super jedzenie, ale coś tam kałdum napchamy, na nie będziemy głodowali. Jakieś oczywiście multiwitamina najtańsza, żeby... ale to tam... Tydzień, dwa bez prądu nie spowoduje, że dostanie ma witaminozy na pewno, ale warto huchać na zimne. Oczywiście w zimę pamiętamy o witaminie D3, czy witaminie słońca, tak zwanej. O takich rzeczach jak pierwsza pomoc, nie muszę mówić: plaster, jakiś oktynisept. No różne tam są rzeczy, plastry, tak. Można kilka czekolad kupić, ale tu właśnie przechodzimy do tego tematu związanego z czekoladami. Mianowicie to, co mówiłem, to jest taka aktywna. Aktywna walka o to, żeby nie zostać z gołą dupą. Gdy przyjdzie taki moment, że zostaniemy bez jedzenia albo chorzy, nie ma kto pomóc, a tam w sklepach nic nie ma, czy są jakieś zamieszki na ulicach, i się okaże, że głód każe nam wyjść na ulicę po trzech dniach, a tam są zamieszki, gangi, nie ma policji, wojsko jeszcze nie przyjechało do stłumienia rozruchów i można dostać w cymbał konkretnie. Więc ten, który rechotał, śmiał się z tych głupków, wyjdzie, bo będzie musiał wyjść, żeby coś do zjedzenia kupić, woda mu się skończy, nie będzie miał co pić na przykład. Tak więc jest to bardzo ryzykowne. Więc to jest jakby aktywne dbanie o swoje dobro. Te na 2-3 tygodnie mieć leki, zabezpieczenie, jedzenie, picie podstawowe rzeczy. Ale teraz jest jeszcze taka bierna ochrona. Bierna ochrona wzięła się stąd, że ja dzisiaj. No, wczoraj spałem cały dzień praktycznie. Byłem tak zmęczony, jak po live'ach strasznie to muszę odespać, i dla mnie to jest jednak olbrzymi wysiłek. Zwłaszcza, że tego samego dnia, jak już mówię, jak już ty, tyle się męczę, też jeszcze z psem idę na dłuższy spacer i, i robię tam rzeczy różne takie. I, no, i ogólnie jest o przepraszam, jestem bardzo zmęczony. Dlatego bierna ochrona to jest przygotowanie się na to, coraz więcej ludzi. Choruję na cukrzycę. Dzisiaj rano sobie zmierzyłem poziom cukru. Nie będę Państwu mówił ile, ale naprawdę się przestraszyłem. To już od lat się toczy taka moja cicha walka z postępującym stanem przedcukrzycowym, który sam w sobie już jest stanem chorobowym. No ale dzisiaj to przegiąłem wszelkie granice. Nie nadaje się to do szpitala jeszcze, chociaż to zależy od diabetologa, który by na to patrzył. Ja te mechanizmy cukrzycy trzech typów mniej więcej znam plus minus. No wiadomo, że nie szczegółowo, ale mniej więcej wiem na czym to polega i o co chodzi i co z tym robić. E, natomiast mimo wiedzy, no, no jedyna radość życia taka to były te cukierki i ciastka. W czasie świąt trochę tego zjadłem, ale naprawdę niewiele. E, może było tak e, półtora tygodnia temu przez okres około dwóch tygodni kupiłem kilka paczek takich e, paczek Marsów i Snickersów, one takie 50-gramowe batony. No ale to 2-3 maks. dziennie jadłem, jadłem no 150 gramów. Gdybym może jakiś sport uprawiał, gdybym gdzieś chodził cały dzień, to może by to było ok, no ale ja siedzę w sumie cały dzień. Tak więc zbliża się niebezpiecznie cukrzyca do mnie. A cukrzyca. O, właśnie tu niektórzy mówią, dlaczego pan Kononowi ze szkolnej 17 mu się słuch pogorszył. No niestety, jednym z powikłań cukrzycy jest nie tylko pogarszający się wzrok, taką plamkę się widzi. To ma swoją nazwę. Zapomniałem teraz, jaka jest, ale też słuch się psuje. Jest to związane z uszkodzeniem układu nerwowego. Wszystko siada. Zawały, udary, można stracić wzrok, obcina się stopy, tak? Stopa cukrzycowa, to nie tylko stopy. Rany się długo goją, spada odporność. Wszystko w organizmie siada. Jak doprowadzicie do cukrzycy, to jest kaplica. Coraz więcej osób przed 30 rokiem życia w Polsce ma cukrzycę. Jest to coś strasznego, ponieważ. Są tanie produkty, chrupki, chipsy, przede wszystkim słodzone napoje, takie jak Pepsi, Cola, Coca-Cola. No to jest po prostu zabójca, jeśli chodzi o cukrzycę, chyba numer jeden. Wszystkim to smakuje, gazowane, smaczne, słodkie, ale niestety jest to uderzenie w nasz organizm. Nasz organizm radzi sobie z tym, ze zwiększonym poziomem cukru, do czasu oczywiście, produkując insulinę. Aczkolwiek to nie jest tylko jedyny mechanizm, bo oprócz produkowania przez wysepki Langerhansa, przez te komórki beta, insuliny, które zostają uszkodzone, to jest ta cukrzyca typu 1, jest jeszcze cukrzyca numer 2, insulino-niezależna, czyli czy, no, krótko mówiąc, tam są jeszcze takie mechanizmy. Mi, powiem Państwu tak, są takie, badania były robione, po każdym cieście powinno się zjeść na przykład paprykę, jakiś, jakieś warzywo, mi najlepiej papryka wchodzi, bo jest bar, ogólnie jest bardzo smaczna papryka, sama w sobie. Ale przed takim zjedzeniem ciastek albo natychmiast, natychmiast potrzeba zrobić duży wysiłek siłowy, dlatego że mięśnie potrzebują bardzo dużo glukozy, więc ta glukoza będzie brana właśnie z tego, co zjedliśmy. Nie będzie musiało być dużo insuliny wydzielanej, żeby zmniejszyć poziom, żeby nie było hipoglikemii. Oczywiście mózg pilnuje, żeby nie było hipoglikemii, czy wysokiego poziomu. Pan Kononowicz miał chyba 600, to jest cud, że tam się. Że nie zasną na amen, bardzo wysoki poziom cukru. Chyba tak się od 300 to już się daje gościa, klienta, czy nawet od 250 chyba już się daje klienta do, do szpitala, a przy niższych poziomach daje się tam. Jest metformina, no, są różne leki, które obniżają ten poziom cukru, dlatego są różne mechanizmy w leczeniu cukrzycy, w występowaniu cukrzycy, są genetyczne czynniki i tak Można sobie wpisać cukrzycę, na każdej stronie jest to szczegółowo opisane, nie ma sensu, żebym to tłumaczył. Tak więc to jest właśnie taka obrona bierna, że co z tego, że jesteśmy przygotowani na przykład na jakieś trudne warunki, skoro prowadzimy tryb życia, w którym może nagle się ujawnić cukrzyca. Więc należy, szanowni państwo, ci, którzy myślą poważnie o survivalu, a także ci z państwa, którzy chcą żyć długo i zdrowo i nawet dobrze się czują, właśnie stany przedcukrzycowe nie dają dużo objawów. Czasami jest dużo się chce pić, czasami się często sika, czasami jest pieczenie przy sikaniu, czasami mocz ma taki przykry zapach bardzo, ale to może też być odwodnienie. Więc, szanowni Państwo, kupuje się glukometr i kupno glukometru, a czasem można pochodzić po aptece i kupić, nie kupić, tylko wziąć to za darmo. Niektóre firmy rozdają za darmo glukometry z całym zestawem, żeby... Żeby sobie po prostu jako reklamówki to są, można sobie posprawdzać. Jeśli macie rano naczczo, kilka razy zbadane poniżej 100, to wszystko jest w miarę w porządku. Są tacy zawodnicy, co mają 85, są bardzo zdrowi. Jeśli jest poniżej 100, jest OK, ale trzeba od czasu do czasu, na przykład raz na miesiąc, sobie to zbadać. Natomiast jeśli jest między 100 a 125, to już sytuacja się trochę komplikuje. Warto by wtedy zrobić krzywą cukrzycową. To się bierze krew żylną do, w laboratorium, potem dają 75 gramów roz, glukozy rozpuszczonej w wodzie i po dwóch chyba około godzinach znowu się bierze krew i wtedy się patrzy, jak organizm sobie radzi z tą glukozą z cukrem i na podstawie tych, tych i innych badań idzie się do diabetologa i diabetolog coś radzi. Jeśli Państwo nie chcą iść na takie badania, bo się ich boicie, co doskonale rozumiem, to jeśli macie rano kilka razy zbadaliście poniżej 125, to jest to najwyższy czas, najwyższy, żebyście bezwzględnie odsunęli w swojej diecie wszystkie możliwe słodycze, ciastka, białe pieczywo bezwzględnie wynocha na czarne pieczywo i to też ostrożnie, bo niektóre na przykład w wiem, że czernią pieczywo, tak, czy to jest ohydne pieczywo, syf, tak, który ma czarny kolor, więc zmniejszyć pełne pieczywo Żadnych kolorowych napojów, bo to one właśnie dostarczają czasami najwięcej cukru. W coli jest chyba w litrowej butelce mała szklaneczka cukru, tak? To są jakieś nie... straszne ilości, gdzieś one były opisane. Bardzo dużo jest tego cukru. I dopóki organizm jest zdrowy, to sobie z tym radzi, ale cukier rozwala zdrowie w wielu innych aspektach. E, rozwijają się, rozwija się kandida w jelitach, tak? E która walczy z bakteriami, których mamy 2,5-3 kg w jelitek, to jest mikrobium, który decyduje za, także za nasz nastrój, ma wpływ na serotoninę. Przypominam, że większość leków psychotropowych, polepszających nastrój, właśnie wpływa na, na to, żeby tej, mniej serotoniny wytracał mózg, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o serotoninę, to jest nasz nastrój. No, Też dopomina tam jest cała masa tego, ale wiadomo już, że mikrobium wpływa na mózg w olbrzymim stopniu na naszą depresję na to, żebyśmy jej nie mieli, żebyśmy mieli dobry nastrój. Więc klucz do dobrego nastroju, do, do siły tkwi w mikrobiomie naszym, a mikrobiom jest zabijany przez cukier w wielu różnych mechanizmach, z których jeden, który często mówię, to jest ten rozwój grzyba Candida albicans, który rozkłada cukry i tak dalej. Jak się tych cukrów jest za dużo, to on się rozrasta. Jak jest go mało, to jest wszystko w porządku. Jak on się rozrasta, to zaczynają się robić złe rzeczy, zaczynają się problemy z trawieniem, zaczyna się tycie, może siąść nastrój. Grzyby, jak wiecie, w Królestwie Roślin i Zwierząt potrafią opanować systemy nerwowe i mózgi mrówek, pająków, cała masa jest zdjęć i filmów w internecie, jak na przykład grzyby doprowadzają do tego, że mrówka gdzieś tam idzie i wyrasta jej grzybnia z głowy. Więc grzyby też mają możliwość wpływania na swego nosiciela, i tu być może tkwi rozwiązanie takiego dziwnego paradoksu, ktoś odstawia cukier, jest fatalny nastrój. Straszny jest nastrój. Chyba każdy z nas to zna, a ja to znam bardzo dobrze, ale ja już jestem powiem Państwu, przyzwyczajony. No, psychicznie wiem, że te stany występują. Po prostu trzeba je przetrwać, przeżyć, muszą minąć. Kandida zacznie się zmniejszać, kurczyć, ponieważ będzie mniej dostawała paliwa i po chwili ja zaraz te nasze dobre bakterie chwycą za łeb i będzie wszystko wrócić do normy. Więc jeśli macie poniżej 125, zdecydowanie wszystkie słodycze, wąt, wszystkie napoje gazowane i bezwzględnie, czy to jakaś siłownia, czy kalistenika, na pewno jakiś wysiłek siłowy, on jest najskuteczniejszy i bardzo dobrze byłoby także dla zmniejszenia stresu, dla spalania tłuszczu, ogólnie dla zwiększenia kondycji spacery. Nie bieganie, jak macie nadwagę, pamiętajcie, jak macie chociażby trochę nadwagi biegać, nie wolno. Powtarzam, nie wolno, bo masa chłopaków to się napaliła, że biegając stracą kalorie. Potem skończyła na artroskopii, wycinali im kawałek kolana, żeby nie, żeby nie wyli z bólu. Więc stawy kolanowe są niszczone, są niszczone tutaj przy stopach, tak. Nie biega się, szanowni państwo, jak się ma na nadwagę. Biegać się powoli zaczyna. ten to wszystko trzeba przystosować, ścięgna, stawy i przede wszystkim mało ważyć. Więc nie biegamy, tylko truchtamy, a najwięcej kalorii tak naprawdę spala siłownia, tylko że może być też kalistenika. Oczywiście najwięcej kalorii spala tabata, czyli trening przerywany, bardzo mocno na fula ileś tam sekund, potem spokojnie, potem znowu na fula. Ale nie trzeba do tego biegać, można to robić na w oślarzu, w siłowni, można to robić na rowerku, można to na orbitreku robić. Jest wiele opcji, żeby się wykończyć bez niszczenia stawów kolanowych. Więc to bezwzględnie trzeba zrobić, pójdzie to państwu tylko na dobre, zacznie się po miesiącu lepszy nastrój, schudniecie, będziecie lepiej wyglądali, będzie ładniejsza cera. Wiele dziewczyn wydaje całą masę pieniędzy swoich chłopaków na kosmetyki, żeby mieć ładniejszą cerę, żeby ładniej wyglądać, być bardziej ponętnymi, a tak naprawdę miałyby ładniejszą cerę, bez wyprysków, ładniej by wyglądały, byłyby szczuplejsze, bardziej ponętne i seksowne, gdyby po prostu odstawiły słodycze. I słody, szanowny panie, z ciastek trzeba za zastąpić słodyczą męskich pocałunków, które będą na całym waszym ciele, jeśli oczywiście wyrazicie na to zgodę, w Szwecji już trzeba na piśmie. Jeszcze trzeba będzie kilku świadków. No to już zupełnie spadnie <grym> dzietność. Eee, także, szanowni państwo, jeśli macie cukier powyżej 125, no to zdecydowanie diabetolog. Jeśli nadal bardzo boicie się, no to jeśli macie do 150, chociaż nadal polecam państwu diabetologa, natomiast mam świadomość, że są tacy ludzie, którzy nie pójdą do lekarza. Po prostu no nie pójdą i chuj. Przepraszam. I cholera jasna. o No nie pójdą to wtedy dokładnie to, co mówiłem i pamiętajcie, suplementy, cynamonowiec, czyli cynamon, chrom i przebadane naukowo wzdłuż i wszerz preparaty cynku. Cynk, cynamon, morwa plus chrom. To jest takie pierwsze uderzenie, ale to nam nie pomoże. Badałem kiedyś swój cukier wielokrotnie po tych suplementach. Brałem morwę, mam taką morwa biała, nawet pudełko tutaj. To jest firmy Cawet Pharma. I tak, morwa biała plus cynamonowiec plus chrom. No, dodatkowo kupiłem sobie tabletki 25 mg cynku i będę z moją przyjaciółką, moją też namawiam, ją akurat namawiam na to, żeby ze względu na, na, na serce układ krążenia, no i żeby trochę schudła, więc obu nam się przyda. Schudność mi też zdecydowanie. Także ta morwa, ekstrakt z liści morwy białej może przyczyniać się do utrzymania zrównoważonego metabolizmu węglowodanów w organizmie człowieka. Ekstrakt z kory cynamonowca przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi i chrom to samo. Także szanowni państwo, warto te suplementy, ale jeśli będzie powyżej 125, zachęcam naprawdę do pójścia do diabetologa. Co mogę Państwu powiedzieć? No, znam osoby, które walczyły z cukrzycą, zwłaszcza jedną, która bardzo długo walczyła z tą cukrzycą gorszą typu drugiego, gdzie w ogóle nie mogła ta osoba płci żeńskiej doprowadzić do zmniejszenia tego poziomu cukru. Bardzo pomogła siłownia, bardzo pomogły suplementy, no, ale były duże problemy. Więc Państwu powiem tak, diabetolog i to, co oni mówią, pięć posiłków małych, no niestety ja nie wiem, dlaczego oni tak mówią, ale to się u wielu osób po prostu nie sprawdza. I bardzo skuteczne jest, jak ludzie przechodzą, tylko podkreślam, to już nie może być pełna cukrzyca. Prawdopodobnie te pięć posiłków jest po to, żeby stały poziom był glukozy we krwi utrzymywany. Natomiast osoby, które mają podwyższony ten poziom. No ja na przykład bym się bardzo źle czuł z pięcioma posiłkami, pięć razy było, byłby aktywowany cały ten w brzuchu układ, który musi pracować, trawić, tak, to jest fabryka chemiczna być uruchamiana. Więc jeśli jeszcze nie macie cukrzycy, najlepiej jest trzy, a najlepiej dwa posiłki. I robić te okno, ten, ten intermitting fasting to się bodajże nazywa. Czyli nie jemy kilka godzin, na przykład rano, czyli jemy w okienku 8 godzinnym. Na przykład, jak zjemy pierwszy posiłek o 12, to ostatni jemy o 20. Albo jak pierwszy posiłek jemy o 10 przed południem, to ostatni jemy o 18. Czyli jemy w ciągu 18 godzin okienka, ono jest oczywiście większe, bo przecież jak o 18 zjemy, każdy będzie jadł punkt 18, to podstrawienie, tak. Potem tego będzie trwało ileś godzin, zależy jaki to pokarm był. Przecież wszystko się inaczej karmi. Przepraszam, spala białko, tłuszcze, węglowodany, wszystko ma swoje czasy, kiedy jest w naszym brzuszku. Także jeśli jeszcze tej cukrzycy nie macie, to polecam intermitting fasting, zdecydowanie jakiś sport siłowy. Najlepiej jest nie ćwiczyć trzy razy, na przykład w tygodniu na siłowni, co jest takie polecane, że wtedy jest regeneracja. Ja lubię trening siłowy, mocny, ale bardzo krótki, który sprawia, że dużo jednak jest tej glukozy wypalane jednocześnie ćwiczymy codziennie, mamy codziennie ciało jest ćwiczone, mobilizowane i nawet jak pada deszcz, rozumiem, że ktoś z Państwa może nie chcieć wyjść na deszcz, na spacer, bo może się przeziębić, to nie ma chyba problemów, żeby w domu tak, przysiady delikatnie, pompki, Drążek stojący 200 zł na Allegro, świetna inwestycja, można sobie wieszać na nim ciuchy, różne rzeczy, można kogoś powiesić, no oczywiście taki su suchar. No i można się podciągać, tak, więc można się podciągać, można robić pompki, można praktycznie całe ciało pięknie wyćwiczyć, można brzuszki robić. Jak się ma drążek i ktoś w miarę jeszcze ogarnia, no to można podnosić nogi, cały brzuch, plus uda ćwiczymy, cuda można robić. Drążek 200 zł można robić cuda, potem dwie takie poręcze, kupić też za 200 zł. Koszt 440 zł z przesyłką i mamy tak naprawdę całą górę zrobioną. Dół, przysiady, można robić. Tu jest masa opisu w internecie, jak to robić kalistenicznie, więc nawet jak nie możemy wychodzić na spacery, dbajmy, żeby była ta kalistenika. Nie jedzmy przed jedzeniem, nie jedzmy po obudzeniu. No zależy, jak to lubi. Ja lubię dwie godziny nie jeść po obudzeniu, lepiej się po prostu wtedy czuję. Są tacy, co wiele godzin wytrzymują, a są tacy, co chcą zjeść od razu. Okej, okay. no tak się budzisz, tak, ósma, dziewiąta, przygotujesz, trochę odczekasz, dziewiątej zjesz, no to ostatni posiłek o 17, tak. O 17 zjesz bardzo mocny posiłek z tłuszczami, porządnie się najesz, no to spokojnie będziesz czuł sytość do 21 pierwszej, gdzie się mniej więcej położysz. Więc trochę głodu wieczorem, jak człowiek jest przygotowany, że tak ma czuć, to wtedy tego nie odczuwa jako dyskomfort. Po prostu z siewi w żołądku i tyle. Można się do tego przyzwyczaić i w ogóle tego nie odbierać jako coś negatywnego. Ale jeśli ktoś już ma wyżej, powyżej 150, 160 i to powtarza się systematycznie, to szanowni Państwo, naprawdę już naprawdę wiem, że nie lubicie badań, ale raz zrobicie tą krzywą, raz wam tą krew zbadają, już będzie wiadomo o co chodzi. Czy to jakieś leki zastosować? Na początku nikt wam nie da insuliny, na początku jakieś tam leki typu siofor będą i tak dalej. Ale dieta, dieta, sport i przede wszystkim schudnięcie, schudnięcie zwłaszcza tkanka tłuszczowa z brzucha. Dlaczego mówię o tym w kontekście survivalu? Trzeba badać cukier, bo jeśli się przygotujemy do survivalu i zaczynamy mieć poranny cukier ponad 100, to zaczyna się już, to oznacza, że nasza trzustka już jest wyeksplatowana troszeczkę i wcześniej czy później nastąpi katastrofa. A jeśli wystąpi hipoglikemia albo hiperglikemia w okresie, kiedy jest niedobór różnych produktów w sklepach, apteki są szabrowane i tak dalej, no to dostanie się do lekarza, na przykład teraz dostanie się do lekarza, gdzie jest masa kichających osób przychodniak do diabetologa graniczy z cudem. Więc co będziemy wtedy leczyli, kto nam zbada krew w sytuacji bardzo kiepskiej. Więc należy badać, jeśli ktoś się praktycznie przygotowuje do survivalu to tak naprawdę nie powinien używać cukru. Natomiast jak najbardziej w swoich zestawach, czy to ucieczkowych, plecakach tak zwanych, czy w swoich zasobach powinien mieć słodkie rzeczy, bo węglowodany są bardzo szybko przyswajalną energią, ale powinien, powinno to być coś takiego na wypadek, jak się zdarzy coś nieszczęśliwego, jako ostateczność, jak już się skończą makarony, ryże, no to wtedy można, czy gdzieś w terenie, można batony, czekoladę jak najbardziej można zjeść. Ale żeby zjeść bez to bezkarnie, trzeba mieć zdrową trzustkę. Więc jeśli Państwo przygotujecie się do, do takich survivalowych sytuacji, to przygotowujcie także swoje organizmy do tego. Przede wszystkim leczcie zęby, żeby nie zaczął boleć w trakcie takiej sytuacji. Ja nagrywam, będąc nad gabinetem stomatologicznym, więc ja różne rzeczy słyszałem, co jest w gabinecie. Ja zresztą sam wyłem i to chyba głośniej niż nie jeden wilk. Więc ten gabinet w jego ściany... <laughs> są hektolitry bólu i, i strachu ludzkiego, no ale potem ludzie zawsze schodzą zadowoleni z tego, z tego fotela tortur. No i niestety trzeba to zrobić. No tak samo jak dentyści, moja przyjaciółka też ją bolą zęby, jak się coś robi i też, też cierpi, tak? No tak to jest. Może kiedyś wymyślą, żeby te zęby odrastały, bo wielu zwierzętom odrastają, tak? Odrastają ogony, odrastają zęby, tak, rekinowy, kilkadziesiąt razy odrastają zęby. Dlaczego człowiekowi miałby nie odrastać zęby? Przecież ten proces, nie wiem, rok, rok by trwał i ząb by się odradzał. No to byłaby tragedia dla całej branży stomatologicznej, gdzie ceny, gdzie ceny byle jakich tam wypełnień strzykawek są kolosalne. No widziałem te gazety cały czas są w domu dotyczące po prostu tych różnych produktów stomatologicznych. Jest to wszystko strasznie drogie. Zawyżone są te ceny niesamowicie. Tak więc dbajmy o zęby, dbajmy o to, żeby cukrzycy nie było, bo jak będzie cukrzyca, to będzie kaplica od Rymu. Więc żaden survival nie może się odbyć, jeśli państwo mają podwyższony poziom cukru, bo nie znacie dnia ani godziny. U jednej osoby będzie kilka lat to trwało, zanim zaczną się problemy, zanim zacznie tracić wzrok, słuch, zaczną się rany niegojące, tak, yy, okropne rzeczy, tak, depresje występują przy, cukry, przy cukrzycy, senność. Nie ma się siły, no życzę powodzenia w surwiwalu, w walce o, o przetrwanie, jak człowiekowi się tylko chce spać, tak i źle się czuje, i go głowa boli. Poza tym przy cukrzycy zawały dary to jest norma, bardzo trzeba o to dbać. Więc, szanowni państwo, jeśli chcecie dbać, żeby w sytuacji surwiwalowej być naprawdę przygotowanym, to trzeba dbać o to, żeby trzustka była perfekta. Chociaż pamiętajmy, że jeśli chodzi o mechanizmy cukrzycy, to się tylko tak mówi o trzustce, a tak naprawdę jest cały, wszystko jest ważne. Wątroba też jest bardzo ważna, bo nie tylko trzustka bierze w tym udział, jest cała ta przemiana energetyczna, meta, yy, przemiana węglowodanów, więc cały organizm w tym bierze udział i to nie tylko jest trzustka, tak samo jak się mówi o alkoholikach, że wątroba, a tak naprawdę to dostaje też bardziej od picia alkoholu trzustka człowieka. I u alkoholików może jeszcze nie mieć morskości wątroba, może mieć zapalenie trzustki, przy którym podobno ból odrzynanej nogi na żywca na froncie to jest pikuś, tak? Czy ból kamieni nerkowej. Przy bólu trzustki ostrym to jest... Ból jest podobno nieprawdopodobny. Jak przy nabijaniu na pal, gorszy. Jak żywcem, jakby na pal nabijali, a wiadomo na co nabijali, to, 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 to jest pikuś podobno przy bólu ostrym zapaleniu trzustki, które mają alkoholicy. Więc tak się przyjęło mówić, że cukrzyca to trzustka, alkohol to wątroba, a tak naprawdę to wszystko dostaje. Przy, przy cukrzycy na przykład bezwzględnie trzeba rzucić palenie, alkohol też, bo przecież to jest węglowodan. Więc e, lepiej nie czekać, bo przychodzi czas, kiedy musimy. Naprawdę musimy to rzucić wszystko, lepiej rzucić na naszych zasadach, kiedy możemy, nie rzucać później. Kiedy już naprawdę będziemy mieli nóż na i zaczną się szpitale, zakażenia. Jakieś rany trudno się gojące, odleżyny. To są wszystko straszne rzeczy, które czekają cukrzyków. A znałem trochę cukrzyków, plus jednego, który no zaliczył tyle razy szpitale i przeżył tyle strasznych rzeczy, że no w końcu umarł. No. Nie dał rady, tak, nie mógł zrezygnować ze słodyczy, tak był uzależniony, więc sobie strzykiwał więcej insuliny. Ale to jest zawsze rosyjska ruletka, no i źle strzyknął się zrobił rozległy zawał, a nie ma co gadać, bo dobry człowiek był bardzo i szkoda go, no ale, no ale tak to jest. No, czy, czy mam winę do niego? No Nie mam, no, sam rozumiem co to jest, bo sam wiem jak trudno zrezygnować z cukrzycy i niestety no, niektórzy tak są psychicznie uzależnieni, mogą zrezygnować z alkoholu, z narkotyków, ze wszystkiego, z palenia, ale żeby tego pączka dwa codziennie jakąś bułę zjeść słodką, to po prostu nie mogą z tego zrezygnować. Jeśli mają genetycznego farta, mają zdrowe organy, to będzie dobrze. Jeśli nie mają farta, no to przed trzydziestką zaczną się szpitale, nakłucia, wkuwania w żyły, bolesne rzeczy, cewniki w penisie. No trzeba sobie to powiedzieć, tak? Cewniki, rąbanie w pieluchę, jak nie będzie człowiek mógł spać. Odleżyny oczywiście, skutek leżenia. Bez masowania tych miejsc, bez chodzenia, wcześniej czy później, jak człowiek długo leży. Nie da się uchronić przed odleżynami, jak człowiek jest leżący, więc. Więc no, lepiej zadbajmy o to na naszych własnych warunkach i pamiętajmy, że jeśli zaczniemy dbać o to, żeby nie mieć cukrzycy, to pamiętajmy, że efektem ubocznym tego dbania zawsze będzie szczu szczuplejsze ciało, zdrowie, poczucie większej siły, większa energia, większa radość życia, mogą odejść choroby, będą znikały przede wszystkim wszelkie grzybice, które ludzie mają bo grzybice biorą się m.in. z przerostu tego grzyba, a, a grzyb żywi się cukrem. Bardzo za przeproszeniem, w dupę dostaną pasożyty w organizmie, jeśli ktoś ma, warto też odrobaczyć człowieka, no to jest podstawa o tym, Mówię, na przykład lek Vermox kosztuje 3 zł na receptę, warto sobie kupić, 3 dni go sobie pobrać. Czy jest szkodliwy? Jest, ale pasożyty w organizmie są dużo bardziej szkodliwe. Warto sobie o tym poczytać i właśnie tak się przygotowywać. Więc zawsze skutkiem ubocznym naszego dbania o zapobieganie cukrzycy będzie lepsza skóra, lepsze samopoczucie, wszystkie układy organizmu będą się lepiej czuły, będzie to wszystko lepiej pracowało, będziemy zdrowsi, mniej będziemy chorowali. Cukier to jest tragedia ludzkości i przy okazji narkotyk, od którego człowiek jest uzależniony, bo polepsza bardzo szybko humor. I człowiek się przyzwyczaja, że jak zje trochę czegoś z cukrem, to się lepiej czuje. Niestety ten nawyk trzeba odkręcić, da się to zrobić. Są ludzie, którzy żyją latami bez cukru, bardzo dbają o to, są szczupli, wysportowani, świetnie się czują, marzą, mają dużo energii, ale mają w głowie, że nie wolno im pewnych rzeczy jeść. I tego Państwu życzę. To jest tak samo. Ja wiem, że to te, ten stan nastąpi, tylko trzeba przejść cierpienie, bo ja już to przechodziłem. Mówię, białem pić piwko wieczorami, co 5 sztuk, 5 piweczek. Perła Eksport. Paliłem papierosy nałogowo, kilkanaście lat, więc ja wiem, że człowiek kojarzy pewne substancje ze szczęściem. A tak naprawdę, jak już nie piję, zamoczyłem trochę usta w tych, podczas tych świąt. Nie mam w ogóle potrzeby tego robić. Stoi tu alkohol. W ogóle mam, mam drinka z tonikiem. Mam ten likier kawowo-mlekowy. Nie mam w ogóle na to żadnej ochoty. Więc wiem, że alkohol dawał mi jakieś poczucie radości, papieroski też odstresowywały, a bez tego się normalnie żyje. fajnie, wesoło, radosnie. radośnie. Post Więc teraz trzecia walka mnie czeka z cukrem. Czy ją wygram? No toczę ją od wielu, od wielu lat, wielokrotnie przegrywałem. Wielokrotnie już były sytuacje, po parę tygodni nie jadłem cukierków, ale oszukiwałem w międzyczasie. No Ale no niestety, no oszukać, no trzustki nie oszukasz własnej. W związku z tym, wiele lat przegrywałem, ale tak samo przegrywałem z alkoholem. Nie, z alkoholem nie było dużo prób rzucenia, trochę było, ale nie tak dużo. E, natomiast z papierosami było kilkadziesiąt, minimum kilkadziesiąt prób rzucenia, i w końcu się udało. I z cukrem walczę od wielu lat. Nie udawało się, rzucałem wielokrotnie, łamałem się. Były sytuacje, że w nocy szedłem po batona jakiegoś i łamałem np. trzytygodniowy post. Od cukru, mimo że po tym batonie się bardzo źle czułem. Jaka to siła jest tego nawyku, że człowiek następnego dnia, mimo że się czuł źle po tym batonie, nie miał w sumie ochoty, co ściągnęło. No to coś, to prawdopodobnie wpływ grzyba, wpływ uzależnienia, ścieżki neuronalne utworzone, takie nałogowe, że człowiek musi wziąć, bo się wtedy lepiej poczuje, jest spokój. Niestety, kilka tygodni to o wiele za mało, żeby zbudować nawyk. Ci od pozytywnego myślenia uczą, że 21 dni się tworzy nawyk, moim zdaniem, jest dużo dłużej. Zależy jeszcze, jaki nawyk. Jeśli ktoś ja od najmłodszych lat cukier w różnej postaci cukierków i ciastek i skojarzył go z radością, zadowoleniem, z nagrodą ze spełnieniem, to można sobie w czarną. O właśnie, dlaczego czarną, żółtą. O, w żółtą dupę można sobie schować. Takie mówienie, że 21 dni nowy nawyk. Były czasy, że. Chyba kilka razy było, że dużo dłużej niż przez miesiąc nie jadłem słodyczy, jednak do tego wracałem. Ale tu po prostu się ucieszyłem przy tym badaniu cukru, bo ja dobrze funkcjonuję, jak wisi nade mną miecz. Wisi nade mną miecz, który mam je ściąć, i na samą myśl o tym, że w szpitalu będą mnie wkuwali i badania, i igły ciągle, to mam takie dreszcze na plecach ze strachu, po prostu ze strachu że aż się cieszę, że to może mnie wreszcie zmotywuje i ten strach mnie złapie za mordę. Przy czym mam świadomość, że już nie będę mógł wrócić do słodyczy, bo znowu będzie trzustkę można mocno wyremontować, ale no, jak będę wrócił do ciastek, to trzustka swoje, po swoich przeżyciach już szybko wróci do degeneracji i to bez sensu jest zupełnie. Ale można żyć bez tego. Miliony ludzi bez tego żyje, normalnie żyje. Można, można się bawić, można słuchać muzyki, można związki mieć, dzieci mieć, można uprawiać sport, można mieć różne inne rozrywki, więc yy, nie zawsze rozrywka człowieka to jest cukier. Można pić wodę, można eksperymentować do wody, można dodawać miętę, można pić różne zioła, można przecież, nie jest zalecana, ale przecież kawę bez cukru, bez przesady wypić można. Zrobić dobry, smaczny, pyszny posiłek? Można. Można dużo rzeczy z dobrych zrobić, można jeść dobre jedzenie, bez tego można owoce, byle to, no mówi się Owoce to też jest fruktoza, ale jak już się człowiek wyprowadzi na dobry poziom, no to taką zasadę wprowadzi, że tak gdzieś to słyszałem, że do 12 do południa jeden owoc można zjeść. Na przykład banana jednego, pomarańcz, jabłko, tak. Jabłka to można nawet dwa polskie dobre jabłka. Są, mają dużo dobrych rzeczy, błonnik i inne rzeczy. Więc można coś zjeść. Gruszkę można zjeść, byle jedną, i do 12 i przechodzić. Przechodzić, chodzić, ruszać się. Tak więc szanowni państwo, naprawdę bez jedzenia i picia tych syfów jest życie. A wcześniej czy później, nawet jeśli jesteście wybrancami genetyki, nie będziecie mieli tej cukrzycy. To i tak cukier się po was przejedzie równo. Zęby będą się psuły, będą ciągle koszty, ból. Zobaczcie jak Murzyni mają zdrowe zęby, tam cukierków nie było. No ale wprowadzasz im jakieś fast foody, cukierki, no i zaraz te zęby zaczynają się psuć. Będą zdrowsze zęby, będziecie lepiej wyglądali, lepiej się czuli. Będą znikały różne, trapiące was od lat, różne dolegliwości i choroby. A jak jeszcze mądrze poczytacie o pasożytach, żeby to wyplenić, jak wzmacniać mikrobion własny, no to już wtedy można w kilka lat, człowiek w kiepskim stanie, może naprawdę się zacząć doprowadzać do dobrego stanu. No i wtedy przyjdą ci, co palą, piją jedząc cukierki, powiedzą, A, kurwa, nakradli się, tak? Nie, no to jakbyś miał pieniądze, to nie, nakradli się, tak? A jak będziecie zrobić, powiedzą, masony jakieś, albo co? No tak to jest, że człowiek, jeden, który chce, dba, będzie opluwany przez tego, któremu się nie chce, no bo tamten walczy o jakieś zachowanie swojego ego, tak? Kluczem do zmiany jest właśnie ten strach ego. Że źle robi, że jednak dało dupy, że są tacy, co lepiej działają, że potrafią to zrobić. Wtedy można coś zmienić, a jak ktoś chce zachować jego i mieć swój wizerunek, że jest super, mimo że niszczy swoje zdrowie własne, ciała, tylko to w sumie mamy. No co masz innego oprócz ciała? Pracę możesz stracić, rodzina może umrzeć albo się ciebie wyprzeć, tfu, 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 No muszę dalej mówić, co się w życiu może stać, wszystko się może stać. Zawsze jesteś ze swoim ciałem. No to warto by to ciało mieć zdrowe do pracy, do. Do planowania, a tu kicha, bo się chce spać, bo się źle czuje, bo ma cukrzycę. No i dawaj na, na insulinę, tak? Jak nawet, jak nawet byłby człowiek do wyprowadzenia dietą, jakimiś lekami, no to dadzą go na insulinę gdzieś w szpitalu, bo, bo tak się robi, tak? Jak ktoś jest biedny, głupi i nie wie czegoś na no tego wykorzystają wcześniej czy później, nawet ci, którzy nie powinni wykorzystywać z racji wykonywanego zawodu. I tą smutną sentencją, Państwa żegnam, ale mam nadzieję, że nie za zawsze, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przetrwam tę noc i od jutra będę Państwa być może daj Panie dobry Boże dręczył nowymi audycjami. Pozdrawiam Państwa serdecznie, z Panem dobrym Bogiem, chłop bóg w dom. dom. Przypominam o nowej książce Brudna Gra 2 na sklepie w sklepie strefasamca.pl Pozdrawiam serdecznie, cześć.